15 lat. Natomiast Konopski tego nie potwierdził, bo pokazał tylko jednego z Mamy nagranie. Hejka, na samym wstępie chciałabym powiedzieć, że widziałam film Konopskiego i chciałam zaznaczyć po raz kolejny, że nie popieram tego, co zrobił Leksiu. Nie podoba mi się to, zachował się jak totalny pajac, ale według mnie Konopski nie doprowadził sprawy do końca, nie wytłumaczył wszystkiego. Konopski nie wspomniał też nic praktycznie o dziewczynie, przez którą wybuchła cała afera, rzekomo 14-latki. Zdobyłam dowody, które potwierdzają, że dziewczyna miała już 15 lat. Co w naszym polskim prawie bardzo dużo zmienia. I Konop, dlaczego teraz próbujesz wybielić się i zganiasz winę na dziewczynę? To ty jesteś osobą, która rozpierdoliła to na cały internet i przez którą wybuchła drama. Powinieneś na początku zrobić dokładniejszy research i po prostu sprawdzić. A z tego, co im mówiłeś, przez telefon, jak rozmawialiśmy, bo dobrze wiesz, że rozmawialiśmy, mam nawet screeny z tego, wynika, że po wybuchu całej afery dziewczyna dopiero wtedy wysłała ci jakby zdjęcie legitymacji szkolnej, na której chuja było widać. Tak powiedziałeś. Poprosiłeś ją o to, żeby wysłała ci zdjęcie innego dokumentu, na co dziewczyna odpowiedziała ci zdjęciem świadectwa szkolnego, na którym nie było widać ani imienia, ani nazwiska. Było widać tylko datę urodzenia. A ty mimo wszystko mówiłeś, że masz niezbite... A mówiłeś, że masz niezbite dowody na to, że dziewczyna ma 14 lat. Gdzie jakakolwiek informacja o tym, że Leksiu groził tej dziewczynie? Znaczy, że... To na kurwa... W szafie siedzi ściuchami? Tak teraz patrzę, że to jakieś kurwa ciuchy są. Jednak jej nie groził, bo nie masz na to żadnych dowodów. Chyba nie miała miejsca na nagrywanie tego Instagrama odpowiedzi. I zamknęła się w szafie u starej. I według mnie usuwanie, znaczy ustawianie filmu, tego pierwszego jako prywatny, to błąd. Popełniłeś w tym momencie. Ponoć Leksiu też wysłał penisa do dziewczyny, która ma 13 lat. Natomiast Konopski tego nie potwierdził, bo... I to się nazywa wielka pani adwokat i prokurator. Pokazał tylko jednego screena, na którym widać, że Leksiu po prostu wysłał dziewczynie emotkę oczka. Na przykład Konopski wczoraj powiedział mi, że jakby ma dowody na to, że Leksiu wysyłał niestosowne zdjęcia do tej nowej 13-latki. Natomiast Wardędze powiedział, że dziewczyna kręci i że po prostu ma screeny i jakby dowody na starym telefonie. I chciałam też się zapytać ciebie. Konop, gdzie są po prostu te wątki, o których mi mówiłeś, że wspomnisz? Bo jakby ja na filmie ich nie widzę. Co do filmików i wszystkich dowodów w tej sprawie, tego materiału, co mam 15 minut, na razie nie będę publikowała, ponieważ chcę go jeszcze raz dokładnie przeanalizować i najwyżej po prostu powycinam wam najważniejsze i najciekawsze momenty z tego wszystkiego. Według mnie Konop powinien przyznać się do tego, że spierdolił, a nie jakby wymiguje się od całej prawdy. Przedstawił kolejne dowody. Wiem, że większość ludzi pewnie teraz będzie żyła tymi dowodami i nie będzie nawet zwracała uwagi na wyjaśnienia tej sprawy, ale według mnie powinniście od nowa tak jakby przeanalizować tą sytuację. I przepraszam, że niektóre relacje są poucinane, ale nie wiem dlaczego Instagram mi wszystko ucina. I jeszcze jedno małe pytanko. Dlaczego usuwasz komentarze, które nie zgadzają się z twoją opinią i które są najwyraźniej przeciwne? Pod tym oczywiście najnowszym filmem. Co? Że Konopski... Aha. Wysłałem ci bąka. Jakichś normalnych, bo nie było widać, jak wyglądasz. If you worry about you... Co do poprzedniej story, to równie dobrze mogło być tak, że dziewczyna zaobserwowała po prostu Leksia na Instagramie. A wiecie, jeżeli wejdziecie w powiadomienia, jeżeli osoba ma publiczne story, to wtedy po prostu można sprawdzić tą relację. Więc według mnie Leksiu wcale nie musiał widzieć jakby jej... Poprzednią story mi kawałek przycięło, dlatego po prostu dokończę, że mógł nie widzieć jej TikToka i tego, o czym nagrywa dziewczyna.
A z tego, co wynika z tamtego małego urywka, to dziewczyna wcześniej wysyłała Leksiowi zdjęcia swojej buzi, więc może być tak, że Leksiu po prostu poprosił ją o jakby zdjęcie dokładniejsze, jak wygląda, bo może nie było widać jakby jej twarzy dokładnie. Gdyby nie ja, Aleksiu zostałby roz... Bo tam nie byłoby żadnego słowa z Szywku Konopskiego. No to dużo udowodniła. A tu na drugą, tutaj na drugą wiadomość jest jakby wklejona. Przypatrzcie się dobrze. Kurwa, albo ja jestem ślepy. No nie, dlatego tak raczej się nie zrobi, by trzeba było screena. Co tu się? Kurwa, konsola mi się wróciła. Jak może być wiadomość wklejona? No nie ma opcji takiej. Jest to. Jak ci Photoshopa dobrze znać? A co do dowodów, to niestety póki co ich nie opublikuję. Przez osobę X. No po prostu przez Leksia. No. Materiały, które zabrałem, są bezpieczne i zostały przekazane do odpowiednich osób, które również zajmują się sprawą. Powinnam powiedzieć o tym od razu, lecz niestety też byłam pod małym znakiem zapytania, więc nie mogłam o tym wspomnieć. Coś tu krzywo chyba. No w sumie, jakby nie patrzeć, to jest wklejone. Nie, przypadło, nie było wklejone. Na tym. Że jeżeli zablokuje się kogoś na Instagramie, to wiadomości nie znikają. A Kanowski powiedział, że wiadomości zniknęły przez to, że dziewczyna została zablokowana. Nadal można je czytać, natomiast nie można już wejść wtedy na profil danego użytkownika. No to jest normalne. No tak, to jest prawda. Po prośnych wiadomościach od Leksia nadal promowała mu kawkę. Proponowała mu kawkę. Widać to na filmie u Konopa, 3,22 minuty filmu. Czyli dziewczyna odarchiwizowała swoje zdjęcia stare na Insta, na które Leksio odpowiedział po angielsku. Konop przeczytał tylko fragment wiadomości z Leksiem. Coś mi tu śmierdzi znów.
to. Teoretycznie, powiedz mi, jaki byś chciał mieć?